teraz długo mówić o człowieku, który teraz będzie mówił. I tak by było za mało. Więc powiem dwa słowa. Rafał Ziemkiewicz. Się zwrócić do was słowami Mickiewicza, młodzi przyjaciele. Bo tutaj na tej sali ktoś, kto tak ja ma 49 lat. To jest rok mniej niż ma dyżurny nastolatek salonów Kuba Wojewódzki. Ale tu na tej sali to ale zostało powiedziane, że niewiele jest do dodania. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Bardziej generalnej, która być może powinna paść na sam się tu zebraliście. To jest znak, że jesteście awangardą swojego pokolenia. Za taką was uważam. A jesteście to awangardą swojego pokolenia, bo się obudziliście z Matrixa. Wybudziliście się ze złudzenia, w którym żyje ogromna Polsce, bo nasz przypadek jest trochę śmieszny, ale
przypadkiem problemów, które stoją przed całym światem zachodnim. Miliony ludzi wierzą w wizję usypiającą, w którą łatwo jest wierzyć, w którą chce się wierzyć, bo daje święty spokój, właśnie jak Matrix. W taką wizję świata, który jest najlepszy z możliwych, w którym wszystko dobrze poszło, że ten świat dzisiejszy, świat liberalnej demokracji, to jest świat zrealizowanych snów filozofów, demokratów, ojców założycieli. To jest świat, w którym są prawa człowieka, w którym jest wolność gwarantowana, w którym, jak to nazwał amerykański politolog, nastąpił koniec historii. Pozostaje nic innego, tylko się tym cieszyć, konsumować pożytki, owoce tego wielkiego sukcesu, jaki ludzkość, jaki cywilizacja osiągnęła. To jest nieprawda. Ten świat jest światem pozoru. Pozoru postępu. Coś, co tak naprawdę jest regresem, cofnięciem się cywilizacyjnym. To, co podaje się nam, co podaje się waszemu pokoleniu, jako postęp, w istocie jest regresem. Świat, który nazwał się neoliberalnym, bardzo szalbierczo, bo liberalizm to była idea wolności, to była idea równych szans dla każdego, to była idea
jednostki, za wspólnotę. A ten świat, który się nazywa liberalny, z liberalizmu wziął tylko jedno, bezlitosną, bezwzględną egzekucję długów razem z lichwiarskim procentem. Stabilność budżetową. Ten świat w istocie jest światem mimo demokratycznych procedur i frazesów o wolności, neofeudalnym, światem cofniętym o lat kilka razy, którego jedyną zasadą, zasadami jest to, że ten, kto ma więcej pieniędzy, może zrobić, co chce z tym, kto ma mniej pieniędzy. A z takim, który nie ma pieniędzy, może wszystko. Ten świat mówi też, że państwa, które są bogatsze, mogą robić, co chcą z państwami, które są mniej bogate. A międzynarodowe organizacje gospodarcze, które są jeszcze bogatsze niż najbogatsze państwa, mogą robić, co chcą z państwami narodowymi. Nie jest postępem, jeśli ten świat uczy nas, że będziemy legalizować konkubinat jako pomniejszą alternatywną formę małżeństwa. To jest cofnięcie się o 1000 lat do prawa do czegoś, co Europa odrzuciła przed lat. Nie jest żadnym postępem, jeśli uczy się nas,
rodzin, tylko takie luźne patchwork familii. Luźne zgromadzenia ludzi, którzy żyją pod jednym dachem, parę pani, parę panów, dzieci, jak tam komuś wygodnie. To jest cofnięcie się o tysiące lat do czasów wspólnoty plemiennej, do stanu ludów postępem, jeśli się usiłuje, mówiąc bełkotem współczesnej nowomowy, uwalniać społeczeństwo od heterocentryczności, czyli urządzać publiczne orgie na placach i ulicach, nie tylko heteroseksualne, bo to jest zwykłe cofnięcie się o kilkaset, o tysiąc, kilkaset lat do czasów rozpadającego się Cesarstwa Rzymskiego. Dlaczego ten rzekomy postęp jest tak wszystkim fundowany? Dlaczego buduje się? Dlaczego się tworzy? Dlaczego ktoś tworzy dla milionów ludzi tego Matrixa postępu liberalnej demokracji? Dlatego, że wszystkie te działania, z jakichkolwiek podejmowane czy ideologicznego nawiedzenia, czy zwykłej interesowności, czy mody, czy bezmyślności, wszystkie prowadzą do tego, żeby zachodnie społeczeństwa przestały być społeczeństwami, a stały się zbiorowością, jak
znany pisarz cząstek elementarnych. Żeby mieć społeczeństwo singli. Społeczeństwo, którego wzorcem jest po angielsku gay, czyli człowiek prowadzący wesoły tryb życia, nie mający żadnych zobowiązań, jedynie konsumujący. Cieszący się wolnym seksem, cieszący się kredytem, cieszący się konsumpcją. Bo w takim społeczeństwie nikt tym neofeudałom nie stawi oporu. Jeśli nie będzie miało oparcia w rodzinie, jeśli nie będzie miało oparcia we wspólnocie, jeżeli nie będzie miało oparcia w narodzie, jeśli państwo nie będzie państwem narodu, to ten najbogatszy rzeczywiście będzie nadal mógł robić z tym biedniejszym, co chce. Na każdym poziomie i osobistym, stosunków międzynarodowych. Na tę właśnie ponurą praktykę neofeudalizmu, z którym mamy dziś w zachodnim świecie do czynienia, to jedna odpowiedź skuteczna. Na to jedyną skuteczną odpowiedzią jest wspólnota. Jest osadzenie w swojej wspólnocie, jest swojej wspólnoty. A wspólnoty nie da się zbudować wokół kolorowości, wokół multikulti, wokół tolerancji, która nie wiadomo, co ma w konkretnych znaczyć przypadkach
żadnych abstraktów. Wspólnotę można osadzić tylko na tym, co jest naturalnym, łączącym ludzi fundamentem. Na wspólnocie narodowej, na wspólnocie wiary, na wspólnocie tradycji, na wspólnocie historii, odrębności i dumy własnego narodu. Normalnie i pozostaje nam tylko naśladować. Cieszę się, że widzę ludzi, którzy się obudzili i wiem, że kiedyś się obudziliście, to nie po to, żeby znowu zamknąć oczy i znowu dać się usypiać, tylko po to, żeby budzić następnych. I jako stary, proszę was, róbcie to. Budźcie ludzi. Polskę, zmieniajcie Europę.